25 listopada 2020 roku skończyła się pewna era w piłce nożnej. Świat opuścił jeden z najwspanialszych bogów futbolu – Diego Armando Maradona. Miliony na całym świecie podziwiały jego grę i dzięki niemu pokochały ten sport. Wczoraj odszedł prawdziwy idol. O wielkości i trwałości pomnika, jaki pozostawił po sobie boski Diego, niech świadczą słowa największych postaci współczesnego świata piłki nożnej. Jeden z najbardziej wzruszających wpisów został zamieszczony przez Pele. Straciłem drogiego przyjaciela, a świat stracił legendę. Jest dużo więcej do powiedzenia, ale teraz niech Bóg dodaje sił jego rodzinie. Pewnego dnia, mam taką nadzieję, wspólnie zagramy w niebie. Tak wielka legenda pożegnała inną wielką legendę. O argentyńskim bogu futbolu nie zapomnieli również inni mieszkańcy piłkarskiego Olimpu. Bardzo smutny dzień dla wszystkich Argentyńczyków oraz całego futbolu. Odszedł, ale tak naprawdę nas nie opuścił, bo Diego jest wieczny. Zachowam wszystkie piękne momenty, które wspólnie przeżyliśmy. Wysyłam kondolencje do jego całej rodziny i wszystkich przyjaciół. Tak brzmiała wiadomość od Leo Messiego. Nie mogło również zabraknąć kilku pożegnalnych słów od Cristiano Ronaldo. Dziś powiedziałem do widzenia przyjacielowi, a świat wiecznemu geniuszowi. Jeden z najlepszych w historii, niepodrabialny magik. Odszedł za wcześnie, ale zostawił po sobie nieograniczoną spuściznę i pustkę, której nigdy nie da się wypełnić. Spoczywaj w pokoju, gwiazdo. I jeszcze kilka miesięcy temu Diego Maradona bronił Ronaldinho, który trafił do paragwajskiego aresztu. Dziś Roni go żegna. Mój przyjaciel, idol, numer 10, dziękuję za każdy moment spędzony w Twoim towarzystwie. Bez względu na to, czy to był mecz, czy zwykły obiad. To inspirowało mnie przez całą karierę, a gdy Cię spotkałem i rozegraliśmy ten mecz po 5 w składzie, to była to jedna z najlepszych nocy w moim życiu. Byłem na boisku z moimi idolami. Spoczywaj w pokoju, mój idolu. Kocham Cię. Jesteś wieczny. Głos zabrał również inny legendarny Canarinho, Ronaldo. Co za smutny dzień dla zakochanych w futbolu. Nasz sport stracił jednego z największych idoli. Straciłem wspaniałego przyjaciela, którego talent inspirował mnie od momentu, gdy byłem dzieckiem. Jestem zdenerwowany jego odejściem, ale i wdzięczny za to, że nasze drogi się przecięły. El Pibe, jego spuścizna jest wieczna. Jego boiskowa magia nigdy nie będzie zapomniana. Spoczywaj w pokoju, przyjacielu. W swoim bezkompromisowym stylu odejście Diego Maradony skomentował Eric Cantona. Najpierw Francuz napisał: będę za tobą tęsknił, Diego, ale dla mnie nie umarłeś. Brakuje mi słów do opisania tego, jak się czuję. A potem dodał: Johan Cruyff, a teraz Diego Maradona. Futbol, który kochałem, już nie istnieje. Maradona nie jest martwy, on jest nieśmiertelny. Bóg dał światu najbardziej utalentowanego piłkarza w historii. On będzie żył zawsze i na zawsze. Zlatan napisał to tak, że przez chwilę człowiek naprawdę zastanawia się, czy to wszystko się wydarzyło. Swoimi przemyśleniami na temat Diego Maradony podzielił się również Rio Ferdinand. Mój pierwszy piłkarski bohater. Bardzo niewiele osób ma taki wpływ na generację jak ten człowiek. Najwspanialszy, najlepszy artysta człowiek, charyzmatyczny lider, zwycięzca. Jeden z głównych powodów, przez które wychodziłem na podwórko pokopać piłkę. Próbowałem być jak Diego. Znam komentarze do jego bramek. Piłkarska ikona odeszła, ale nigdy nie zostanie zapomniana. Wzruszające pożegnanie zamieścił również Clarence Seedorf. Opuściłeś nas dzisiaj w taki sam nieprzewidywalny sposób, w jaki dryblowałeś na boisku. Legenda, artysta i ikona o wielkim sercu. Świat chciałby Cię mieć przy sobie dużo dłużej. Podziwiam Cię, odkąd byłem małym chłopcem. I będę Cię pamiętać za te wszystkie wspaniałe wspomnienia, które pozostawiłeś mi i wszystkim fanom futbolu. Ludzie zawsze będą Cię kochać i Twoje dziedzictwo nigdy nie zginie. Nasze myśli są z Twoją rodziną i niech Twoja dusza spocznie w pokoju na wieki, Diego. Argentyński geniusz był jednak żegnany nie tylko przez wielkie legendy, ale i piłkarzy młodszej generacji.
Chwytającą za serce wiadomość napisał ten, który przebił strzelecki dorobek Maradony w barwach Napoli, czyli Dries Mertens. Byłeś moją pierwszą myślą, gdy podpisałem kontrakt z Napoli. Od teraz noszenie niebieskiej koszulki będzie znaczyć jeszcze więcej. Dziś Napoli straciło część swojej duszy. Byłeś, zawsze będziesz inspiracją dla nas wszystkich. Jeśli kiedykolwiek moje nazwisko będzie umieszczone obok twojego, to przepraszam, bo nigdy nie będę na twoim poziomie. To, co zrobiłeś dla naszego miasta, będzie zapisane w historii już na zawsze. Możliwość poznania ciebie była honorem. Na zawsze mój idol. Thiago Silva, który nigdy w Napoli nie grał, ale boiska Serie A zna bardzo dobrze, przypomniał słowa Diego Maradony, które teraz wybrzmiewają jeszcze mocniej. Gdybym umarł, to chciałbym urodzić się jeszcze raz. I chciałbym zostać piłkarzem. Chciałbym znowu być Diego Armando Maradoną. Jestem piłkarzem, który dał ludziom radość. I to mi wystarczy. Mam tego pod dostatkiem. Wśród tych bardzo młodych piłkarzy szczególnie według mnie wyróżniało się pożegnanie Kyliana Mbappe. Spoczywaj w pokoju, legendo. Na zawsze pozostaniesz w historii futbolu. Dziękuję za całą radość, jaką dałeś całemu światu. Pierwszy 2020. Szczerością błysnął również Jadon Sancho, który wyznał, że nigdy nie miał okazji poznać Diego, ale inspirowały go filmiki z akcjami argentyńskiego geniusza. Maradonę pożegnali również ludzie polskiej piłki. Prezes Boniek, piłkarze Napoli, Piotr Zieliński oraz Arkadiusz Milik. Kamil Grosicki przypomniał zdjęcie z legendą, a Patryk Lipski wyznał, że Argentyńczyk był jego największym idolem. Hołd Maradonie oddali również Sebastian Mila oraz Jerzy Dudek. Ale nie tylko starsi czy młodsi piłkarze żegnali mistrza. Również kluby. I to nie tylko te, których Maradona zakładał koszulki, jak Napoli, Barcelona czy Boca Juniors, ale również te, przeciwko którym występował i nie tylko. Żegnały go kluby włoskie, angielskie, właściwie to cała masa angielskich, niemieckie, francuskie, a nawet greckie i rosyjskie. Najpiękniej Maradonę pożegnał jednak odwieczny rywal jego Boca, czyli River Plate. Tylko spójrzcie na tę grafikę. Potwierdzenie tych wszystkich słów, które przytoczyłem. Diego Maradona nigdy nie odejdzie. Będzie trwać w nieskończoność. Myślę, że teraz najlepszym możliwym sposobem na uczczenie pamięci boskiego Diego będzie odpalenie legendarnego filmiku z jego taneczną rozgrzewką. Niech jeszcze raz poleci przebój z zespołu Opus, a Diego niech jeszcze raz podbije dla nas wszystkich piłkę.